25 lat temu to właśnie tutaj w Polsce wszystko się zaczęło. Tu naprawdę runęły mury. Tu rozpoczął się ten wielki proces, który pokazywał, że ludzie tu w Europie Środkowej chcieli, marzyli i w końcu zamieszkali w wolnym świecie. Warszawa w coraz większym stopniu chce być takim hubem demokracji. Dzielimy się naszym doświadczeniem demokratyzacyjnym, pokazujemy, jak wyglądała transformacja w Polsce, ale też udzielamy praktycznych wskazówek. Pokazujemy, jak w Polsce zabezpieczano archiwa, w jaki sposób budowano wsparcie dla społeczeństwa demokratycznego, jak wyglądają ramy prawne, w których funkcjonuje polska demokracja. Cudownie, że jest takie spotkanie jak dzisiejsze, bo główne słowo to jest dialog. Dialog to jest rozmowa dwóch, trzech, pięciu i tak dalej stron. I Polska zawsze dla Białorusi była takim partnerem dla dialogu i przykładem. Białoruś się uczy na tych przykładach, które już skorzystała Polska. To, że Polska jest ważna w świecie tych, którzy marzą o wolności i demokracji, to oczywiste. Od około 10 lat Polska w coraz większym stopniu dzieli się, okazuje solidarność innym. Pero también esta conferencia de democracia y este diálogo permite visibilizar la causa cubana. Muchos en el mundo olvidan que vivimos bajo la dictadura más larga del hemisferio occidental y un espacio así y un micrófono así sirve para recordarlo. Y en tercer lugar sirve para hacer contactos. Aquí hemos podido coincidir y conversar activistas de Venezuela, Bielorrusia, Moldavia, muchos países asiáticos también. Y es muy importante comparar experiencias. Ja głęboko wierzę, że ci wszyscy aktywiści, którzy tutaj są z krajów Partnerstwa Wschodniego, z krajów południowego sąsiedztwa, z Egiptu, z Tunezji, z Syrii, z Libii, z innych krajów, ale również z Kuby czy z Wenezueli, oni wszyscy mają prawo kiedyś żyć w wolnych, demokratycznych krajach. Motywem przewodnim tegorocznej Waszej konferencji jest konieczność wspierania i umacniania obywatelskiego charakteru społeczeństw. W końcu wiemy to w Polsce, jak mało kto, że społeczeństwo obywatelskie to filar demokracji, to fundament demokracji, to pojęcie, bez którego nie ma nowoczesnego państwa.